Komentarz Dziennika Gazety Prawnej. Samorządowcy zwykli mawiać, że gdy dzieje się źle, to oni są na pierwszej linii ognia wśród niezadowolonych obywateli. Być może dlatego tak boją się prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym. Ale i bez tej ustawy nasz udział w decyzjach podejmowanych przez władze lokalne może być znacznie większy. W lutym tego roku weszła nowelizacja ustawy o referendach lokalnych i o samorządzie gminnym. Pozwala ona mieszkańcom wyrażać swoje zdanie w sprawach o wiele szerszych niż dotychczas, dotyczących przede wszystkim kwestii społecznych, gospodarczych czy kulturowych, nawet tych wykraczających poza zakres kompetencji gminy. Do tej pory to właśnie z tego powodu gminy nie chciały przeprowadzać tego typu referendów, gdyż obawiały się tego, co powiedzą mieszkańcy i jak to może wpłynąć na ich polityczną sytuację. Dlatego warto z tych narzędzi korzystać, zwłaszcza że na horyzoncie pojawiają się kolejne tego typu inicjatywy i kolejne możliwości.